Witamy w salonie piekarniki parowe.com. Dzisiaj zapowiadany film związany z metodą sous vide, czyli tą czwartą metodą w najlepszych piekarnikach parowych. Wyjaśnimy sobie, na czym polega ta funkcja i zobaczycie Państwo, jak już na takim przykładzie, można powiedzieć żywym, jak taki piekarnik przygotowuje tego typu potrawy. Może na początku, co to jest w ogóle sous vide i jak to rozszyfrować? Przede wszystkim jest to metoda, takie wyjaśnienie pierwsze, metoda pakowania próżniowego, czyli pakujemy próżniowo potrawy, które chcemy przygotować, pakujemy w takich workach foliowych. No na pierwszy rzut oka, prezentowałem Państwu już to przy jednym z piekarników, no wydaje się to takie dosyć szokujące, że wkładamy do worków foliowych jakieś, powiedzmy, potrawy, a jeszcze bardziej szokujące jest to, że wkładamy później to do piekarnika parowego. Więc mamy woreczki, one są o różnych wielkościach, tu mamy taki nieco mniejszy, tutaj jest taki woreczek, no już całkiem spory. Czyli to, co chcemy przygotować metodą sous vide, metodą, która jest obecnie stosowana w najlepszych restauracjach, metoda, która daje nam, no, przede wszystkim zachowuje ten oryginalny smak potraw. Te potrawy nie tracą nic na aromacie, nic na smaku, będąc zapakowanymi właśnie w tych workach, workach foliowych. Następną rzeczą, którą potrzebujemy, aby takie potrawy zapakować, tu też mam przygotowanego, czy przygotowaną polędwicę wołową, żeby ją zapakować w takich woreczkach foliowych metodą próżniową, jest potrzebna pakowarka próżniowa. To jest to małe urządzenie, które jest właśnie tutaj i za pomocą tego urządzenia i tych worków zaraz zapakujemy sobie takie mięska w środku. Bardzo ważne tutaj przy okazji trzeba wspomnieć, że każdy z piekarników AEG, piekarnik z metodą sous vide, ma na wyposażeniu taką pakowarkę, także tego urządzenia nie musimy dokupywać jakoś specjalnie i szukać. Jest to urządzenie gotowe właśnie i specjalnie przygotowywane i jakby możliwości tego urządzenia dają nam możliwość pakowania sous vide. Ja mam też takie urządzenie w domu, natomiast trzeba pamiętać, że na co dzień jakby tej metody nie wykorzystuję, no bo byłoby to troszkę za często, bym powiedział, ale ta pakowarka służy tak na co dzień również do pakowania próżniowego, no, mięs przede wszystkim, które przechowujemy w zamrażarce. No i dzięki temu te mięsa nie są wysuszone, nie oblega je szron, także to na tym zdjęciu będzie można zaraz zobaczyć, jak wyjmiemy takie mięso właśnie z zamrażarki. Także na co dzień to urządzenie nie jest tylko takim gratem od święta, w którym przygotowujemy, powiedzmy, tą potrawę sous vide, ale na co dzień używamy do pakowania próżniowego, szczególnie w zamrażarce. Możemy oczywiście też pakować rzeczy w chłodziarce i dzięki temu ta świeżość zostaje zachowana dłuższa. Tych właśnie, no szczególnie mięsa, czy też możemy pakować warzywa, czy inne potrawy właśnie do tej pakowarki. Więc mamy elementy, które potrzebujemy. Potrzebujemy worki foliowe, oczywiście potrzebujemy pakowarkę. Najważniejszym elementem, który będzie potrzebny, jest sam piekarnik, który nam tą potrawę przygotuje. Mamy elementy, które potrzebujemy do pakowania próżniowego. Teraz jak to zrobić i w ogóle co możemy pakować próżniowo? Tutaj już wspominana wcześniej polędwica wołowa, czyli bardzo szlachetne mięso, czy najbardziej szlachetne mięso, które mamy. Możemy pakować właściwie no wszystkie potrawy, to znaczy możemy pakować też inne mięsa drobiowe, ryby, możemy pakować nawet warzywa, więc to zastosowanie sous vide jest dosyć szerokie. Natomiast no już Państwu chciałem zaprezentować, jak w ogóle to działa w sensie takim mechanicznym. Jak pakujemy taką polędwicę i jak działają te urządzenia, o których mówiłem wcześniej. Czyli polędwicę umieszczamy w takim woreczku foliowym, wcześniej wspomnianym. Warto pamiętać o tym, żeby dodać jakieś przyprawy. My tutaj mamy akurat rozmaryn, więc ten stek tutaj, który będzie, no będzie zamknięty szczelnie razem z taką gałązką rozmarynu, więc ten aromat, który ten rozmaryn nadaje, no będzie przenikał przez to mięso wołowe. Wszystko będzie za chwilkę szczelnie zamknięte. Możemy zrobić sobie taką marynatę, dosyć prostą marynatę, czyli na przykład w naszym przypadku będzie to łyżka oliwy z oliwek.
Inną techniką jest jeszcze taka technika, żeby to mięsko, które mamy już w tym woreczku, posolić, czy też popieprzyć. Ja osobiście preferuję, żeby dopiero po wyjęciu z piekarnika i po wyjęciu z tego worka przyprawiać tymi właśnie przyprawami. A teraz już jest ta potrawa nasza gotowa do pakowania próżniowego. Woreczek foliowy umieszczamy w takiej listwie zgrzewającej i dociskamy w taki sposób. No, słyszymy, że ta pakowarka teraz pracuje. Odsysa nam to powietrze właśnie z tego woreczka. Pakowarka, co ciekawe, ma automatyczny proces wyłączenia się, czyli jeżeli pakowarka zgrzeje nam, już tutaj widać ten zgrzew, zgrzeje nam, no w naszym przypadku tą polędwicę, automatycznie się wyłączy, czyli potrawa jest już gotowa do włożenia do piekarnika. No, piekarnik jest już rozgrzany, także czeka na naszą potrawę. No i w przypadku steku możemy korzystać z programów automatycznych, możemy samodzielnie ustawiać, jaki czas ma być przygotowanie tej potrawy. Konkretnie dlatego akurat steku takim najlepszym, czy też najbardziej takim dogodnym czasem jest około godziny przy temperaturze 60 stopni. Na stek już jest gotowy, także możemy wyjmować i dalej przygotowywać sobie już. I to na patelni, więc tak wygląda, no mniej więcej tak, nie ma tutaj żadnych, powiedzmy, nie ma się co jest ekscytować, jeżeli chodzi o estetykę, ale ta estetyka zostanie zaraz tutaj uwypuklona na patelni, bo będziemy karmelizować, będziemy przypiekać ten stek na patelni, także no, stek dopiero nabierze uroku, on na pewno ma już smak, ma idealną konsystencję, on nie jest w żaden sposób ani wysuszony, ani przysmażony nieodpowiednio. Jeżeli go przekroimy, on w całym przekroju będzie miał idealną konsystencję, czyli będzie miękki, soczysty, natomiast żeby jeszcze nabrał powiedzmy smaku i wyglądu, będziemy go karmelizować, przypiekać na patelni, na około po jednej minucie z każdej strony. Musimy się najpierw do niego dostać. Przełożymy go na patelnię. Wygląda na razie dosyć blado, ale zaraz nabierze rumieńców. Do karmelizowania, żeby nabrał ten stek uroku odpowiedniego i też smaku, po wyjęciu z tego naszego woreczka, po pieczeniu metodą sous vide, nagrzewamy mocno patelnię. No tutaj jest akurat patelnia z olejem i o, przypiekamy ten stek mniej więcej po około jednej minucie z każdej strony. Możemy dorzucić te nasze przyprawy, więc na pewno ten stek jeszcze nabierze aromatu odpowiedniego. A tu już widzimy, jak się pięknie zarumienił. No i stek za chwilkę będzie gotowy do spożycia. Tak wygląda gotowa potrawa. Za chwilkę go jeszcze przekroimy, zobaczymy jaki jest w środku, czy jest spieczony, czy jest soczysty. Tutaj możemy tą metodą sous vide ustawić odpowiednią soczystość tego steku, tak? Czyli on może być bardziej krwisty, może być bardziej wysuszony, czy też półkrwisty.
No zanim możemy oczywiście sprawdzić, jak stek wygląda w środku, możemy też przyprawić. No i w tym momencie właściwie przyprawiamy tego steka, czyli odpowiednią tutaj każda osoba, która będzie konsumentem tego steka, może w odpowiedni sposób go sobie przyprawić. Ale zobaczmy, jaki ten stek będzie tutaj w środku. No według tych naszych ustawień stek jest taki, powiedzmy, medium, czyli średnio, on tak sprężynuje nieco, więc zobaczmy, jak wygląda w środku ten nasz stek. No czyli wydaje mi się, że ta konsystencja idealna, mięso jest jeszcze troszkę czerwone, zależy jak to lubi. Jeżeli byśmy jeszcze troszkę w tym piekarniku przytrzymali ten stek dłużej, na pewno jeszcze to mięso by było bielsze, jeżeli oczywiście ten czas byłby krótszy, mięso byłoby bardziej czerwone. W moim odczuciu no wyszedł akurat nam, nawet się nie spodziewałem na potrzeby kręcenia tego filmu, że ten stek jest w mojej ocenie idealny. Zobaczymy, jak smakuje. Przyprawimy odpowiednią ilością soli. I troszkę pieprzu jeszcze oczywiście. No, trzeba przyznać, że jest bardzo soczysty i to co, przepraszam, mówiliśmy wcześniej, w całym przekroju ten stek ma właściwie idealną konsystencję, tak? Czyli nie jest przysmażony, nie jest przysuszony, nie jest zbyt krwisty w środku, a na zewnątrz przysmażony. Także no, ta metoda sous vide daje nam jak gdyby idealną potrawę, idealnie przyrządzoną. No i dlatego cieszę się takim uznaniem. Także no, naprawdę wspaniałe piekarniki, które mają tą metodę, można poeksperymentować właśnie w takie bardziej zaawansowane metody przygotowania potraw, jak właśnie takie wykwintne, jak właśnie sous vide. Dziękuję. Zapraszam do następnego odcinka.